Mam przyjemność powitać Państwa na spotkaniu promocyjnym książki Jana Daniluka, 20-lecie pomiędzy miniatury o wolnym mieście Gdańsku, która to książka ukazała się stosunkowo niedawno, bo parę tygodni temu, nakładem naszego wydawnictwa Marpress. Autor, choć jak sądzę większości Państwu znany, jednak powiem kilka słów. Jan Daniluk jest historykiem. Aktualnie pracuje jako pełnomocnik dyrektora Hevelianum do spraw historycznych i dziedzictwa kulturowego. Specjalizuje się w dziejach XIX wieku i też pierwszej połowy XX wieku, szczególnie w tematyce gdańskiej i tematyce sopockiej. Jan Daniluk jest niestrudzonym popularyzatorem naszej gdańskiej historii, ale nie tylko. I swoim dorobkiem, co też przyznaję osobiście, zawstydza wielu badaczy, bo książka, która dzisiaj jest pretekstem naszego spotkania, jest 13. książką w dorobku Jana Daniluka, jak się okazuje. Proszę Państwa, korzystając z przywileju prowadzenia tego spotkania, pozwolę sobie najpierw zadać pytania, wszystko subiektywne, te, które mnie najbardziej interesują, a potem oddam Państwu głos. Janku, w 2019 roku opublikowałeś swoją pracę doktorską, która była poświęcona czasom II wojny światowej, a konkretnie skoszarowaniu Gdańska i Sopotu. Teraz przyszła kolej na Wolne Miasto Gdańsk. Ale Wolne Miasto Gdańsk, które zostało ukazane w sposób taki, no, dosyć nietypowy. Nie jest to ujęcie kompleksowe, nie jest to spojrzenie z lotu ptaka, nie jest to spojrzenie przez pryzmat wielkiej polityki, analiz, statystyk, porównań, ale są to subiektywnie wybrane aspekty codzienności, czyli tytułowe miniatury. Skąd takie ujęcie? Jaka była geneza tej książki? Znaczy na początku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jaka była geneza? Ja myślę, że tutaj można powiedzieć o trzech powodach, które w pewnym momencie się splotły, jakby w jednym momencie się splotły i spowodowały, że ta książka ostatecznie się ukazała, chociaż nie bez problemów. Tutaj się uśmiecham do wydawnictwa Marpress, bo trochę czekało na od momentu, kiedy się spotkaliśmy i zaproponowali taką formułę wydania publikacji przeze mnie o Wolnym Mieście Gdańsku, do momentu, kiedy Państwo mogli ją chwycić do ręki, a to jest ile, 2-3 tygodnie temu, no to upłynęło trochę wody w Wiśle. Niemniej jednak udało się. Natomiast jakby, tak jak wspomniałem, możemy mówić jakby trzech takich powodach, które gdzieś tam dojrzały w pewnym momencie do tego momentu. Z jednej strony to jest kwestia tego, że faktycznie od lat 12, i to też było w sumie dziełem przypadku, zacząłem publikuję nieregularnie, żeby było jasne, ale jednak na portalu trójmiasto.pl artykuły poświęcone historii Gdańska czy Sopotu. I tak się akurat złożyło, że wielką część z nich poświęciłem okresowi międzywojennemu, czyli tytułowego wolnego miasta, tytułowemu powersalskiemu wolnemu miastu Gdańska. To wynikało chociażby z tego powodu, że materiały, które badałem, głównie prasa, ale nie tylko, gdzieś tam odkrywały takie elementy historii naszego międzywojnia, które, jak się okazało, nie miały wielkiej reprezentacji w literaturze przedmiotu i mnie po prostu zaciekawiały. I to zawsze sobie zakładałem taki folder na komputerze, wrzucałem tam na przykład, nie wiem, jesteśmy w Oliwie, no to zwierzyniec w Oliwie, tak? Znalazłem jakąś ciekawą notkę w prasie, szukając zupełnie czego innego, o tym, że uciekły cztery wilki w listopadzie 1934 roku, pogryzły matkę z dzieckiem, była obława, motocykle, radio, samochody. Ja wielkie oczy zrobiłem, mówię, kurczę, o tym zwierzęciu to chyba nie za dużo wiem. Potem się okazało, że były jakieś jeden czy dwa artykuły, chociażby na stronie Stara Oliwa czy Dawna Oliwa. Ale ja czułem niedosyt i tak po kolei sobie zbierałem więcej. I w momencie, kiedy ten folder puchł, bo bardzo często te okruchy tam wpadały co rok,
co parę miesięcy, ale kiedy uznawałem, że to już jest na tyle, że jestem w stanie to Państwu sprzedać, czyli opublikować jakiś artykuł i nie będę się tego wstydził, nie będę więcej znał odpowiedzi niż miał pytań, bo tak zawsze jest, no to wtedy mogę już to zaprezentować. I tego się już nazbierało trochę i wtedy się pojawił pan Fabian Cieślik z wydawnictwa Marpres, który to było no jakiś czas temu, powiedzmy, że to nie było rok ani dwa, zaproponował mi spotkanie, bo szukają nowych autorów, czy bym nie chciał tego wydać. I to jest jakby ten moment, kiedy to faktycznie gdzieś tam się splotło. Ale w tak zwanym międzyczasie prowadzę, mam przyjemność prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych germanistyki. I tak się składa, że w sumie chyba w tym roku była to już 10. edycja i tam prowadzę blog zajęć o wolnym mieście w Gdańsku. I przygotowując co roku gdzieś te slajdy, podmieniam, uzupełniam, daję nowe tematy. Na tych spotkaniach to jest grupa naprawdę fascynujących ludzi zawsze. Dorosłych ludzi, którzy chcą poświęcić wolne soboty przez cały rok. Szapoba. Ja bym tak nie robił. I chcą się czegoś dowiedzieć. To są bardzo wdzięczni słuchacze i bardzo wymagający. Po każdym spotkaniu miałem jakieś pytania. I na większość z nich nie byłem w stanie odpowiedzieć. Ale się zawziąłem. Mówię, dobra, challenge accepted. Ja teraz nie znam tej odpowiedzi. Za tydzień do Państwa wrócę, a Państwu to odpowiem. I czyli zarywałem noce, ale udawało mi się znaleźć odpowiedzi. I tak na przykład Państwo znajdą w tym zbiorze artykułów, taki artykuł o Bożym Narodzeniu. Jak obchodzono? Czy to Boże Narodzenie w międzywojniu się różniło od tego, które my dzisiaj mamy? I pretekstem tego artykułu jedno pytanie, dzisiaj pamiętam jakiej słuchaczki, która zadała pytanie, czy w międzywojennym Gdańsku były jarmarki bożonarodzeniowe? A wszyscy się zajmują historią polityki, wojny, prześladowań Polaków, Żydów. Świetnie. Jarmarki. Dobra, ja to sprawdzę. No i sprawdziłem. No i oczywiście udało się coś tam złapać. I to jest ten drugi powód. Te pytania, które pojawiały się po tych zajęciach i często proszę mnie, że to były pytania, że było też pytanie, a jakie było, bo było na przykład wykład o nowoczesności, o rozwoju radia, lotnictwa, motoryzacji i padło pytanie, a jakie było ograniczenie prędkości? Ja tutaj chcę być autorytetem, występuję jako prowadzący i tutaj od razu pytanie na dzień dobry. I takich pytań było zawsze sporo. No mówię, dobra, pamiętam, zapamiętam i już wiem, będą trudne pytania na egzaminie, ale ja wrócę do tego. I za tydzień, za dwa tygodnie, a czasem po roku, publikowałem artykuł, który gdzieś tam na to odpowiadał. A trzecia kwestia, która się z tym wiąże, to wielka nierówność, jeżeli chodzi o stan badań. Historia polityczna, wojskowa, historia gospodarcza jest relatywnie dobrze opracowana i świetnie. Ale mi zawsze brakuje w tych opowieściach tej codzienności, tych obyczajowości, tego zejścia troszeczkę do poziomu takiego zerowego. Jak robiono zakupy, jak się bawiono. I to oczywiście punktowo jest gdzieś tam opracowane w stosunku do Gdańska. Ale mi zawsze brakuje troszeczkę tego tła, jakiegoś takiego wypełnienia, tak mówiąc kolokwialnie. I to też był trzeci powód, dla którego postanowiłem, że zachęcony przez pana Fabiana i wydawnictwo Marpres, pomyślałem, no w sumie czemu nie? No i tak w dużym uproszczeniu tak powstała taka formuła. To nie jest monografia, to nie jest synteza, to jest zbiór 33 różnej długości tekstów, który ma służyć Państwu za rodzaj preludium, za wprowadzenie, za zaciekawienie tą historią. No, wolne miasto czeka na monografię, bez dwóch zdań. To jest dobre wprowadzenie, to jest początek. To jest na pewno bardzo dobra zachęta. To mogę powiedzieć jako osoba, która przeczytała to już w sumie dwa razy. To więcej niż ja. Na wstępie piszesz o bardzo ważnej rzeczy. O tym, że wolne miasto Gdańsk kojarzy się ludziom w określony sposób, nie zawsze trafny, że jest to coś, co ulega jakiejś takiej mitologizacji, tak? Że ulegamy tej magii wolnego miasta, że ono wcale nie było wolne, wcale nie było wielokulturowe. No było tylko troszkę polskie, a właściwie to na wskroś niemieckie. Więc stale mamy do czynienia z tym takim spaczonym pojmowaniem tego, czym było wolne miasto. Czy ty tą książką w jakiś sposób chcesz się z tymi mitami rozprawić?
Oczywiście. Czy to mi się uda, to jest osobne pytanie, ale ten wstęp faktycznie ma charakter takiego trochę manifestu, bym powiedział. I mam nadzieję, bo taki był mój zamysł, żeby kolejne te teksty, które nastąpiły, Państwo wezmą do ręki, będą czytać, które Państwo znajdą po wstępie, czyli ta merytoryczna część tej książki gdzieś tam ukazuje, czy rozbiera na czynniki pierwsze ten mit, w jakimś tam zakresie oczywiście. Ponieważ tak jak powiedziałeś, ja biorąc udział w różnych dyskusjach, w jakichś debatach, dyskusjach, śledząc dyskurs także wśród publicystów, to szczególnie w ciągu ostatnich 7 lat, widzę, że narastają takie dwie tendencje, obydwie szkodliwe, obydwie całkowicie wypaczające to, czym było Wolne Miasto i tą narrację, którą możemy śledzić. Z jednej strony Wolne Miasto Gdańsk, sama nazwa, no brzmi świetnie, prawda? Któż nie chciałby być wolny? Jak przymiotnik wolny ma bardzo dobre konotacje, ma takie, to dobrze się kojarzy. Wolny, tak, nie wiem, niepodległy, nieskrępowany, domyślnie silny, etc., etc. Proszę Państwa, w stosunku do Wolnego Miasta, tego powersalskiego, to jest trudno o bardziej nieoddający prawdziwego charakteru przymiotnik. Ale z tego powodu, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest dość płytkie, kiedy refleksję historyczną zastępuje propaganda, no to Wolne Miasto Gdańsk zaczęło już tak troszeczkę żyć własnym życiem. I proszę Państwa, niech Państwo zobaczą, ile mam odniesień w przestrzeni publicznej do Wolnego Miasta. Osiedle, klub, hotel, naklejki, koszulki. Ja wiem, że bardzo często za tym nie idzie żadna refleksja, że to jest po prostu taka fajna nazwa. Ale jakby nie patrzeć, gdzieś to zaczyna się wykrzywiać. Bo też kultura tak z nami to zrobiła, popkultura, przepraszam, odniesienia kulturowe. Okres międzywojenny, gdyby Państwa zapytać, historia, film, jakiś obraz, to tak większość ludzi, tak się domyślam, ja zrobiłem taki test wśród mojej grupy kilkudziesięciu znajomych i to tak wyszło w sumie, no to się kojarzy Ameryka, czasów prohibicji, samochody, Al Capone, albo Berlin okresu lat 20. te booby cop, te suknie, tańce, początki jazzu, tango, nawet nie początki, tak, ale motoryzacja, samoloty, sterowce, nowa muzyka, no pięknie. To bardzo plastyczny okres, bardzo żwawy, bardzo mamy całą serię obrazów wokół tego, tak mi się wydaje, obrazy. I wszystko się zgadza. No ale jeżeli chcemy być historykami, nie hochsztaplerami, to bierzmy z całym dobrodziejstwem to Wolne Miasto. A tutaj ta rzeczywistość wyglądała tak, a nie inaczej, ale nie była cukierkowa. To wszystko, o czym teraz mówiłem, było. Były sterowce, były samochody, był jazz, był tango, były narkotyki, było życie codzienne, przyjaźnie, miłości. Wszystko było, oczywiście, że tak, no ale nie wypreparowujmy z tego tylko tego, co chcemy. No tutaj jednak rzeczywistość, mówię za kolokwami, skrzeczała i polityczna, i gospodarcza. I chodzi o to, że na tym polega historia, prawda? Branie całości, że tak powiem, a nie sobie wybieranie jak rodzynki z ciasta tego, co chcemy. I druga strona. Czyli jest taka mitologizacja, taka nostalgizacja tego, och, jak to pięknie, ze stare pocztówki, jakie to pięknie były pani ubrane, jaka piękna fasada. Ja bym w życiu nie chciał żyć w okresie międzywojennym. Proszę Państwa. A to są takie, mam wrażenie, że tak już idziemy w tą stronę. A druga strona? Z gruntu odrzucanie, że to było same Niemce, sama niemieckość, to w ogóle ktoś się tym zajmuje, to sam już jest Niemiec. No prawie, że tak. Proszę Państwa, no to też to jest błędna i ślepa droga, tak? Bo pamiętajmy, że odrzucanie wszystkiego, co się wiąże z Wolnym Miejscem, jest odrzucanie także tutaj aktywnej, silnej mniejszości, ale jednak, na przykład polskiej. Czy na przykład Kaszubów też, to jest osobna kwestia. No i jak zwykle dzisiaj reszta leży po środku, a tam, gdzie nie ma historyków i porządnych publicystów, są hochsztaplerzy. Więc trzeba to badać i przedstawiać. No ja przyznam szczerze, bo zalecasz we wstępie lekturę pozbawioną nostalgii i uprzedzeń. Ja się starałam, jakąś wiedzę na temat Wolnego Miasta Gdańska mam, może nie tak pogłębioną. Koleżanka jest bardzo skorona, przepraszam. Natomiast zagłębiając się w lekturę tych poszczególnych miniatur, no trudno nie popaść w tą nostalgię, trudno się nie dać zafascynować i spojrzeć na to Wolne Miasto tak właśnie z jakąś taką tęsknotą. No zresztą proszę spojrzeć na tą okładkę, prawda? Przecież to jest bardzo, no bardzo duża zachęta, tym bardziej, że
te miniatury ułożone są w taki bardzo przemyślany sposób. One mają swoją dramaturgię i to bardzo się udziela, zwłaszcza jak się czyta przez dłuższy czas ciągiem. Mamy taką klamrę chronologiczną. To, co jest w środku, no tam są takie fragmenty, które pokazują jednak tą ciemną stronę, ale dajesz się naprawdę w tym wolnym mieście tak troszkę zatopić. Kończysz na właśnie tym klimacie bożonarodzeniowym, w którym można się tak rozsmakować, a potem na samym końcu przychodzi takie bam, otrzeźwienie, noc kryształowa. Polowanie na Żydów, a potem polowanie na Polaków. Znaczy, się ucieszyłem i zmartwiłem tym, co powiedziałeś. Ucieszyłem tym, że ktoś odkrył ten układ, bo nie jest oczywiście przypadkowy. Faktycznie, jak Państwo zobaczą na spis treści i Państwo, mam nadzieję, że przeczytają tę książkę, to zobaczą, że faktycznie układ tych rozdziałów, czy tekstów nie jest przypadkowy. To jest klamra chronologiczna. Zaczynamy rokiem 1920, formalnie jeszcze przed proklamowaniem wolnego miasta, kiedy tutaj trafiają angielscy i francuscy żołnierze, i kończymy tym, kiedy ponownie żołnierze pojawiają się na ulicach Gdańska, ale to już jest pierwsze dni. Września 1939 roku, koniec wolnego miasta, polowanie na Polaków dosłownie na ulicach. I ta końcówka jest taka, a nie inaczej, się całkowicie też zamierzenie, żeby troszeczkę wstrząsnąć tym czytelnikiem, żeby otrząsnąć się z tych widoków sterowców, jakiegoś życia nocnego, barów czy Bożego Rdzenia, i pokazać, że jednak nierozerwalnie elementem historii wolnego miasta także jest tragedia i także śmierć. Bo mówimy tu zarówno o prześladowaniach Żydów, w którym takim szczytowym punktem była gdańska odmiana Nocy Kryształowej, czyli wydarzenia z grudnia, z listopada, a później pewne reperkusje tego z grudnia 1938 roku, a następnie oczywiście to, co się wydarzyło w pierwszych dniach września 1939 roku. Więc to się ucieszyłem, że to odczytałaś. Czyli jest szansa, że ktoś to też odczyta. Trochę się zmartwiłem, że jednak cię porwała ta nostalgia. No nie taki był mój zamysł. No cóż, coś mogę powiedzieć. Ja chciałem, żeby ten artykuł był ciekawy. Oczywiście, że tak, ale chciałbym, żeby gdzieś tam u Państwa zawsze w tyle głowy wybrzmiewało. To tak samo jak z kolegą badamy, czy badaliśmy pocztówki. Być może Państwo znają takie dwa albumy, które wydaliśmy w Rzeszna, w dawnej pocztówce. Na każdym spotkaniu były pytania, ale panowie mieli fajnie, która państwa pocztówka jest najlepsza? W którym budynku chcieli państwo żyć? Nie w żadnym. Bo to pięknie wygląda na pocztówce, bo dla mnie pocztówka zawsze pachnie. Albo śmierdzi. Kanalizacja, no może i była, czy była, ale taka nie inna. Te ulice wyglądały tak, a nie inaczej. Ciemne kamienice, ciemne, wąskie klatki schodowe. My wszyscy patrzymy, że się fajnie mieszkało w okresie międzywojennym z perspektywy, powiedzmy, średniej klasy, jakiejś inteligencji, jakichś lekarzy, urzędników, którzy mieli pokoje, trzy pokojówki i w ogóle szofera. Świetnie. No ale to był jakaś tam procencik tego społeczeństwa. Tak? Większość to jednak mieszkała w wielorodzinnych domach, albo w jakichś tam niewielkich robotniczych osiedlach, albo jeszcze gorzej. No to więc zawsze trzeba myśleć to w tyle. Proszę Państwa, to jest tylko historia. Jakkolwiek to brzmi w ustach historyka. Ale historii jest za dużo w przestrzeni publicznej, to ja zawsze o tym mówię, szczególnie dzisiaj. Historia jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Trzeba do niej podchodzić, jak, parafrazując słowa mojego ulubionego autora, jak z historią jest jakby z botwinką, na chłodno, na spokojnie. I wtedy ja się nie zgadzam z tym, że historia powinna budzić emocje. Bo może i by powinna, ale nie te, które budzi najczęściej. Może refleksje, tak? Zainteresowanie, zafascynowanie w tym kontekście, co wymaga pewnego poszukiwania wiedzy i bycia chętnym o tym, aby się czegoś dowiedzieć, być otwartym. Niestety, mam takie wrażenie, mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, ja mam mikrofon, póki co to mówię, że jednak często tej refleksji u nas brakuje na różnym poziomie. I lokalnym, regionalnym, czy państwowym. I ludzie czytają książki, niekoniecznie moim zdaniem zawsze chcą się czegoś tam faktycznie dowiedzieć. Ile coś potwierdzić. A jeżeli się nie potwierdza, to się dają, uważa, że to jest zła książka. Okej, okay, ale na pewno Wolne Miasto Gdańskie jest ciągle czymś, co inspiruje naukowców. Półtora roku temu obchodziliśmy setną rocznicę powstania Wolnego Miasta Gdańska. Pół roku temu
odbyła się z rocznym opóźnieniem, co prawda, ale konferencja międzynarodowa, trzydniowa, poświęcona wolnemu miastu. Jak to jest, że to wolne miasto ciągle tak bardzo intryguje badaczy? Czemu oni też się troszkę nie zajmą tym zaniedbanym XIX wiekiem? Wszyscy chcą badać wolne miasto Gdańsk. Jak zauważasz, we wstępie jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy stanem badań nad wiekiem XIX, a nad tym, no co jest relatywnie nowsze. I krótsze. I krótsze. Skąd to wynika? Znaczy tak, rozbiję odpowiedź na dwie kwestie. Się nie do końca zgadzam, że są całe tabuny ludzi, którzy faktycznie chcą to badać. Faktycznie jest pewne środowisko, które w tym temacie gdzieś tam stara się krok po kroku tą lukę zasypywać, ale rzekłbym, że tutaj nadal jest jeszcze naprawdę, że miejsce jest dla wszystkich, o może tak. Natomiast na czym polega atrakcyjność dla naukowców? Moim zdaniem na tym, na czym samym polega ta atrakcyjność dla zwykłego odbiorcy, bo jest to jednak okres, kiedy mówimy zaledwie o dwóch dekadach ponad tysiącletniej historii miasta. Też o tym pamiętajmy. Tylko tak się składa, że to były lata, powiedzmy, no nieco bardziej rzutujące na w ogóle historię całego regionu, bardziej niż na przykład analogiczne lata z wieku XIX. Z całym szacunkiem, między 1820 a 1839 w Gdańsku wydarzyło się jednak nieco mniej ważnych wydarzeń, które rzutowały na cały region, niż 100 lat później. To też jest jakaś odpowiedź. Dlatego, że wolne miasto Gdańsku było takim przykładowym dzieckiem tego traktatu wepowersalskiego. Nie jedynym, ale jedynym, które przeżyło przez całe dwudziestolecie. Jako takie było pewnym takim egzemplem, było pewnym takim trochę potworkiem tego prawa międzynarodowego, ale z powodu tej swojej takiej wyjątkowości, chociaż mówię, nie ono jedno powstało, ale najdłużej ono z nich wszystkich przeżyło cały okres międzywojenny, stając się w ogóle jednym z tych najsilniejszych punktów zapalnych i końca tego okresu międzywojennego. Tak? To też jest jakby powód, dla którego to miejsce fascynuje. Paradoksalnie nie dlatego, że to był taki silny organizm, tylko dlatego paradoksalnie jak ten organizm przestał istnieć. Mówię oczywiście o przyczynach, czy przynajmniej jednym z symbolicznych przyczyn i miejscu wybuchu II wojny światowej, która przecież całą Europę i świat przetasowała. Ale to jest okres, który po prostu gdzieś na tej mapie nagle międzywojenne Europy, to wolne miasto zaczęło odgrywać rolę o wiele istotniejszą niż w istocie to było. Tu chodzi o kwestie polityczno-symboliczne, w żadnym wypadku nie gospodarcze, ani nie wojskowe czy inne. Ja się tylko uśmiecham, bo ja to troszeczkę dla mnie zagadką jest na przykład, dlaczego aż takiego wpływu na przykład w historiografii nie ma takiego oddźwięku, na przykład w stosunku do Rzeczypospolitej Krakowskiej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, po Kongresie Wiedeńskim w XIX wieku istniała przecież przez, no trochę dłużej, tak, bo tam kilka lat dłużej istniała Rzeczpospolita Krakowska. Wolne miasto Kraków. Wolne miasto Kraków, dokładnie. Tylko, że mówię, ono przypada na taki okres, kiedy jeszcze gdzieś to tam, powiedzmy, to była prawie, że sprawa wewnętrzna, te między dwoma czy trzema państwami, a nie kwestia międzynarodowa, jak wolne miasto, gdzie tutaj wpływ miała i Warszawa, i Berlin, ale i Londyn, i Genewa, i Paryż. I też w takim miejscu, gdzie to jeszcze było po rewolucji bolszewickiej, masy emigrujące, imigrujące, no w tym roku no, Gdańsk miał te swoje 5 minut. Rzekłbym, że nie do końca dobrze wykorzystane. Ale faktycznie gdzieś tam zaistniało to na mapie tej Europy i z tego powodu, że to był taki, a inny czas, że gwarantem tego było też przecież zupełnie nowa organizacja, jakim było Liga Narodów. To był rodzaj eksperymentu, bym powiedział. I to z tego powodu też to zwracało to większą uwagę, niż czasem, mam takie wrażenie, faktycznie to wolne miasto na to zasługiwało. Zwróćmy tu uwagę na ten kontekst taki bardziej międzynarodowy, bo wolne miasto Gdańsk jest takim czasem, kiedy zaczęło się zadziewać dużo nowoczesnych rzeczy, tak? To taki jakiś przeskok względem epoki poprzedniej, epoki wilhelmińskiej, kiedy to no, pewne rzeczy zaczęły się zadziewać, ale miały one szansę, żeby rozkwitnąć dopiero w czasie wolnego miasta, miasta Gdańska. No, pojawiło się lotnisko, pojawiła się rozgłośnia radiowa, pojawiły się stacje benzynowe i na ile te aspekty nowoczesności świadczące o tym, że wolne miasto Gdańsk już no jest takim miastem z aspiracjami, miastem nowoczesnym,
były tożsame z tym, co działo się w innych ważnych ośrodkach europejskich. Tutaj Gdańsk, powiedzmy, starał się dotrzymywać kroku i pod wieloma względami faktycznie on był dość nowoczesny. Ja mówię w tym kontekście, bo też to było o tyle łatwe, proszę Państwa, że patrząc tak ogólnie, no to na te około 400 tysięcy obywateli, upraszczając Wolnego Miasta Gdańska, no grubo ponad połowa, daleko ponad połowa, to byli mieszczanie, mieszczuchy. Więc jeżeli mówimy o takim quasi państwie, to mamy to bardzo silnie zurbanizowany teren, nie pod względem powierzchni, tylko pod względem ile ludzi mieszkało w miastach, bo poza Gdańskiem, jako Gdańskiem, jeszcze Sopot oczywiście i dwa mniejsze, zaledwie kilkutysięczne miasteczka, czyli Nowy Staw i Nowy Dwór. No ale życie polityczne, społeczne, religijne, kulturowe, sportowe, gospodarcze, no to jest oczywiste, skupiało się w samym Gdańsku. Więc pod tym kątem, pod względem na przykład motoryzacji, stopnia radiofonizacji, no to Gdańsk jako wolne miasto zawsze był dużo, dużo wyżej niż Polska, ale był nadal w tyle niż na przykład same Niemcy. A gdzieś tak się, tylko mówię, trudno tak naprawdę to porównywać, no bo no to zupełnie inna skala, tak? Natomiast no to też to, że to był tak relatywnie niewielki obszar, to też umożliwiało pewne procedury w ich zainicjowanie i implementowanie. To też był ważny port. Pamiętamy, że do początku lat 30. tak naprawdę kluczowy port wymiany handlowej dla Polski nadal. I dla imigrantów, i dla towarów, i tak dalej. Tu się zapomina Gdynia, Gdynia. Świetnie! No ale to jest dopiero tam 1931-1932 rok, kiedy ruch towarowy w Gdyni przewyższa ten ruch, polski obrót handlowy przewyższa wolumen gdyński niż nad Gdańskim. Tak? Faktem jest, że pewne rzeczy działy się tu już na początku XX wieku. Pierwsze samochody, pierwsze samoloty, pierwsze sterowce, początki radiofonii, ale tej wojskowej jeszcze, radiotelegrafii w sumie, tak? Ale to wszystko mogło z całą siłą wybuchnąć silniej, zauważalniej właśnie w okresie międzywojennym i z tego skorzystano. To, że to był też taki specyficzny rejon, gdzie mieszały się różne wpływy, przyjeżdżali emigranci, to też powodowało, że tutaj pewne trendy pojawiały się szybciej. Tańce, narkotyki, różne formy spędzania wolnego czasu, tak? To wszystko się wtedy wybuchło silniej, więc ja bym zaryzykował stwierdzenie, że było to miasto, które szybko się modernizowało, ale żeby zasłużyć na miano nowoczesnej metropolii, to jednak brakowało tutaj dużo, brakowało trochę architektury, znaczy była nowoczesna architektura, ale daleko nie tyle, ile w innych dużych metropoliach. Brakowało ukrytego basenu, brakowało porządnego teatru, brakowało wieżowców, bo były plany, ale na planach się skończyło. Także Gdańsk starał się dalej nadrabiać braki, które w XIX wieku bardzo dały się we znaki, zacofanie Gdańska. On zaczął te braki nadrabiać już w okresie wilhelmińskim, nagonił, miał zadyszkę w tym okresie międzywojennym, no ale powiedzmy sobie szczerze, no tą metropolią z prawdziwego znaczenia, jak na przykład Wrocław, no to... Przepraszam, no nigdy nie no niemniej jednak wiele rzeczy zafunkcjonowało tutaj jako pierwsze w historii, jak na przykład muzeum lokalne gdańskie. I tutaj chciałabym przejść do wątków oliwskich, bo mam wrażenie, że nieprzypadkowo się spotykamy w Bibliotece Oliwskiej, bo wątki oliwskie są dosyć szeroko reprezentowane w książce. I szczerze mówiąc, troszkę mnie to zdziwiło, bo to ja nie Danieluku spodziewałabym się bardziej wątków rzeszczańskich, szeroko rozbudowanych. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć o wątkach oliwskich, bo one są bardzo ciekawe i też zupełnie nieznane? Powiem tak. Znaczy, boję się mówić za dużo, bo Państwo tej książki nie kupią. Więc ja tylko może zarysuję pewne wątki. Raczej tak, oliwa tutaj faktycznie obok Sopotu, to może zaskakiwać, może cieszyć, nie wiem, ale faktycznie relatywnie poświęcone w sumie samej bezpośredniej oliwie są trzy teksty są tylko wyłącznie w całości oliwie na 33, przy czym jeszcze oczywiście w kilku innych ta oliwa gdzieś tam mocno wybrzmiewa. To jest o zwierzyńcu w oliwie, to jest o tym, dlaczego oliwa przestała być samodzielną gminą, została włączona do Gdańska, a niewiele brakowało, by była przedmieściem Sopotu.
I trzeci wątek to jest, teraz się, Pałac Opatów, czyli właśnie powstanie pierwszego Muzeum Historii Gdańska z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście Oliwa jest jeszcze mocno reprezentowana w temacie przedsportów zimowych, bo tutaj i była skoczy narciarska oczywiście, i trasy narciarskie, etc. Dlaczego to się znalazło? Uśmiecham się, bo taki był tekst na tym miasto.pl, który opublikowałem wcześniej, ale dlaczego one powstały? Bo tak się składa, że Oliwa faktycznie jest takim dobrym przykładem pewnego laboratorium. To znaczy ta kwestia dotycząca, dlaczego Oliwa chociażby w 26 roku przestała być samodzielna, z 1 lipca tegoż roku stała się dzielnicą Gdańska i takim jest, taką częścią tego Gdańska jest dzisiaj. To jest bardzo ciekawy przykład, który był bardzo szeroko komentowany i to naprawdę zawładnęło prasą ówczesną, a to się wszystko działo de facto we wrześniu, w październiku, w listopadzie 25 roku, kiedy ważyły się Los Oliwy. To było bardzo szeroko komentowane i przy okazji poruszono wiele różnych kwestii, które później jeszcze powracały. To echo tych wydarzeń oliwskich, tej wielkiej afery, to wskazano kilku ludzi i To się przejawiało już w kolejnych latach i to faktycznie było ważne wydarzenie. Poza tym w okresie wolnego miasta sam Gdańsk dwukrotnie został powiększony, jego teren, to właśnie w 1926 roku o Oliwę licząc z Jelitkowem, w 1933 roku o Runie, Emaus, Brętowo, ale to, że w 1933 roku te dzielnice stały się częścią Gdańska, to także było częściowo, to już było dyskutowane przy okazji włączania Oliwy, więc ten kazus Oliwy promieniował, był dyskutowany, więc jakby to nie jest wydarzenie o charakterze lokalnym, to było bardzo znaczące wydarzenie w ówczesnym życiu Wolnego Miasta i w ukształtowaniu tych stosunków społecznościowych, gospodarczych także. A z kolei Pałac Opatów, czyli historia pierwotnie Muzeum Oliwskiego, które miało tu powstać, ale ostatecznie stało się to Muzeum Całego Gdańska, też jest ważne dlatego, że no gdzieś mówimy o pierwszej takiej w miarę nowoczesnym muzealnictwie. Tak się składa, że bardzo zaangażowany politycznie, to jest osobna kwestia, która też gdzieś później promieniowała w okresie II wojny światowej. I to też było znaczenie daleko ponad lokalne. Ona promieniowała na całe wolne miasta, a później na cały region. Więc jakby pod tym kątem to także znaczenie tej historii wykracza daleko poza samą granicę dzisiejszej Oliwy, a to dzielnicy kiedyś tam wsi czy przedmieścia. I z tego powodu te tematy zostały tak, no tak się składa, że w Oliwie wiele ważnych rzeczy się działo. Ale też mam wrażenie, że część tematów jest podejmowana z przyczyn takich, no może troszkę pozamerytorycznych, wynikających z Twoich osobistych upodobań. Też jest to niewątpliwym atutem książki, że pewne zagadnienia są poszerzone o kontekst, który no, pozwala się też dowiedzieć dużo, dużo więcej. I na przykład okazało się, że nieproporcjonalnie poszerzony wątek dotyczący kajakarstwa wynika z tego, że Jan Daniluk jest zapalonym kajakarzem, prawda? Tak, to akurat tak właśnie byłem ciekawy, do czego pijesz, ale po połowie tej wypowiedzi już wiedziałem, o co chodzi. Tak, akurat no, ja uchylę może Państwu rąbka tajemnicy, bo to jest artykuł, który akurat ukazał się półtora roku temu na Trójmiasto.pl, ale przyczyną może tak, faktycznie uwielbiam kajaki. Tu się Magda odkryła moje karty, tuszę, ale ja o kajakach myślałem od dawna, żeby opisać historię kajakarstwa w Gdańsku, tylko nie miałem żadnych materiałów porządnych. To znaczy były jakieś skrawki, tych ziarenek było za mało, czyli ten folder został założony, wpadały do niego jakieś tam wzmianki, jakieś pojedyncze relacje. Państwa, ale z tych ziarenek to bułki nigdy nie będzie. No to ja mówię, to jest za mało, żeby Państwu to sprzedać, bo będą Państwo potem wieszać na Danielku psy, że on sprzedał jakiś humbug, a tutaj nie ma żadnego kontekstu, bo to nie jest problem napisać artykuł, gdzie opadą Państwo 20 zdatomizowanych pojedynczych faktów. Ale tu chodzi o jakiś kontekst, żeby to była opowieść rzetelna, tak? Ale żeby to opowieść, żeby to pokazać jakiś kontekst, jakieś szersze tło. I tak się składa, że przypadkiem dowiedziałem się i oczywiście przybiegłem w Trymiga, w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w naszym pomorskim Sezamie, to jest wspaniała instytucja. Jakby ona się spaliła, to ja mogę zmieniać zawód, bo już jestem bezrobotny, bo tam wszystko jest, nic. Okazało się, że trafił się album, trochę przypadkiem trafił się album z lat 20. Album robiony, wykonywany przez anonimową osobę, która należała do jednego z głównych towarzystw kajakarskich. Album fotograficzny. I koleżanka mnie zaprosiła i mówi, słuchaj, czy ty jesteś w stanie może mi tam pomóc z tymi zdjęciami, bo tak te
te podpisy są lakoniczne. Ja zobaczyłem ten album, to proszę Państwa, to tak zwany orgazm historyka. Wspaniałe. Ja tam spędziłem godzinę, po prostu robiąc takie wielkie oczy. Wspaniałe zdjęcia. Ja mówię, dobra, to ja już mam punkt wyjścia. Oczywiście jeszcze parę miesięcy minęło, zanim ja tam wszystko sobie dosztukowałem i to był świetny pretekst. A że faktycznie lubię kajaki, no to sięgnąłem po literaturę, to co gdzieś tam trochę wiedziałem. I tak narodziła się historia, faktycznie jedna z tych, która ma taki najszerszy kontekst, więc tam się mogą Państwo w ogóle dowiedzieć, skąd nazwa kajak, czy jak na przykład Niemcy kiedyś nazywali kajaki, bo wcale nie kajaki i wcale nie Kanadyjki, tylko Grenlandki od Grenlanda. No bo to stamtąd właśnie z Inuici z Grenlandii byli tymi, którzy Europejczycy pierwsi zobaczyli, jak pływali w tych dziwnych łódkach, tak? No i tak masz, o tutaj tuszę. Ten artykuł był ewidentnie powodowany z jednej strony moją pasją do kajakarstwa, z drugiej strony faktycznie tym znaleziskiem, który pozwolił, to był kołem zamachowym, które pozwoliło na popchnięcie dalej tej historii. Dobrze, to muszę zapytać, bo już wspomniałeś trochę o tym takim warsztacie badawczym, w jaki sposób się rodziły te poszczególne miniatury. I chciałam zapytać, który temat jakby zaskoczył Cię najbardziej, najbardziej Cię pochłonął w trakcie pracy, albo który, no wręcz przeciwnie, okazał się rozczarowujący i stał się takim, no brzydko mówiąc, odpadkiem i nie wszedł, nigdy nie zafunkcjonował jako artykuł na Trójmiasto.pl, ani jako część tej książki. No dobrze, to może tak. Z tych artykułów, które Państwo będą, mam nadzieję, czytać, tematem, który najbardziej mnie zaskoczył, to jest temat emancypacji, to znaczy kobiet. To jest akurat jeden z tych tekstów, których Państwo nigdzie w internecie nie znajdą, bo to nie jest tak, że ten Danieluk tylko odgrzewa kotlety. Poza tym, że wszystkie teksty, które Państwo tutaj widzą, zostały zweryfikowane, usuwione, poprawione, rozbudowane względem tego, co Państwo znajdą w internecie, ale także tutaj pojawiło się kilka tekstów zupełnie nowych. I faktycznie ja ten tytuł Emancypacja kobiet po Gdańsku, tak zatytułowałem, on jest faktycznie jednym z tych zupełnie nowych. I tam przyznam się, że bo sobie zadałem takie pytanie, to było pytanie, które trafiło właśnie od słuchacza z Gdańskiej. Ja powiedziałem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale to bo było pytanie, czy był sufrażystki. Chciałbym wszystko wiedzieć, nie wiem nic. Mówię, dobrze, ja do pani wrócę za dwa tygodnie z odpowiedzią. A nie, sufrażystek nie było, co nie zmienia faktu, że nie było tu kobiet, które aktywnie walczyły o prawa kobiet, czy o swoje miejsce na scenie, czy to polityczne, czy inne. Kiedy zacząłem się w to zgłębiać, to wyszły ciekawe rzeczy. I to faktycznie było najwięcej zaskoczeń, bo praktycznie literatury na ten temat nie ma. W stosunku do Gdańska, bo to, co mamy w stosunku do II RP, czy ówczesnych Niemiec, jest świetna, ale jest o kant, jest nieprzydatna. Tam nie ma nic o Gdańsku, ani o Sopocie. Ja wreszcie zaskoczyłem, że pierwsze bardzo aktywne polityczki, kobiety, które działały na arenie Volkstagu, czyli były posłankami w Gdańsku, pierwsze moje wrażenie, kiedy zacząłem to badać, to będą pewnie prawie same kobiety z partii z szeroko pojętej lewicy, tak? A guzik z makiem, nie, to się mówi. Figa z makiem, przepraszam. Tak, ale nieprawda. Znaczy tak, były, ale więcej było kobiet z tej szeroko prawej strony. Żony pastorowe, działaczki charytatywne, społeczne, żony profesor. Ja nie bez powodu je określam według mężów, przepraszam, ale tak się składa, że one najczęściej zdobyły ten rozgłos, jakby nie patrzę, będąc trochę u boku męża, dzięki temu mając odpowiednie środki, znajomości i zdolności, żeby na przykład wypłynąć w latach pierwszej wojny światowej z działalnością charytatywną, społeczną, pomocową i na tym stać się już na tyle popularne, że te nazwiska były po prostu znane. I w ten sposób weszły. I to już się zaskoczyło. I było w nocie więcej niż szeroko pojętej lewicy, tak? No tam jeszcze było kilka innych kwestii, które mnie zaskoczyły, dotyczące właśnie kobiet. Na przykład to, że na łamach prasy międzywojennej, gdańskiej, zarówno tej konserwatywnej, tej lewicowej, nie wiem, liberalnej, innej, temat kobiet się pojawiał. Nie tyle, tylko to nigdy nie były praktycznie dziennikarki, to byli zawsze dziennikarze, ale temat, jak mają być kobiety traktowane, jaką mają mieć pozycję w tym społeczeństwie, to wszystkie, od lewej do prawej, to był temat. To się zaskoczyłem. I generalnie wszyscy mówili to samo.
To też jest ciekawe. Tylko nic z tego nie wychodziło, tak inna sprawa. No, ale to był temat dyskusji publicznej, dyskusji. I to się zaskoczyło. To było takie największe zaskoczenie. Z tematów, których poległem, które nie byłem w stanie państwu sprzedać, albo na tyle, nie urosły na tyle, abym był gotów je państwu przedstawić, to jest kilka takich tematów, które, ale to jest tylko kwestia czasu. Ja się zawrzałem i to w końcu się uda, ale nie w tej książce. To są autobusy, komunikacja drogowa, autobusowa, bo ona była dość popularna, i ale taka zdeatomizowana. To nie było jednego potentata, który tym wszystkim zarządzał. To było mnóstwo małych firm, tam tyle mam pytań, ile kosztowały bilety, jak się jeździło, jaki był komfort jazdy, ile trwała ta jazda. My te źródła mamy, ale nie udało mi się z tego napleść jakiejś takiej historii. Jest jeszcze kilka takich historii, które mnie gdzieś tam nurtują i cały czas gdzieś, na przykład handel kobietami, przemyt ludzi, porywanie. To też faktycznie było, ja tu wspominam, ale tutaj to brakuje troszeczkę materiałów. I jest jeszcze kilka takich kwestii, ale Magda, ja nie będę troszeczkę tej kuchni już zdradzał, już nie ciągnij dalej za język, bo to są kwestie porażki moje, więc jakby jeszcze nie. Ale muszę, bo to jest taka no obietnica na przyszłość trochę, prawda? Jesteśmy w procesie, no i właśnie pytanie, czy ten wątek Wolnego Miasta Gdańska, skoro jeszcze tyle zostało do zrobienia, będzie w jakiś sposób kontynuowany. I to jest, no właściwie już moje finalne pytanie. Jakie są twoje plany wydawnicze? Zdradzaj za wiele. Dobrze, czy tak, plan jest faktycznie jeden i to się już troszeczkę dzieje i to powiedzmy, że jestem w połowie. Podobnej formule książka, ale w odniesieniu do Wilhelmińskiego Gdańska. 1890-1918. W końcu. Aha, tak właśnie, w końcu, dobrze. Natomiast gdzieś tam oczywiście w Wolnym Mieście cały czas chodzą mi nowe projekty, ale to... Czy ja tego tematu na pewno nie porzucę, no ale w jakiej formule i czy kiedy się coś ukaże, to tutaj nie będę zdradzał, bo nie chcę państwa wprowadzać w błąd. To, co mogę obiecać, to, że mam taką nadzieję, że za jakiś czas ukaże się w podobnej formule książka, która będzie dotyczyła tego okresu trochę wcześniejszego. Bo siłą rzeczy będą powiązane te dwie książki. Narodziny miasta, czyli miniatura o Wilhelmińskim Gdańsku 1890-1918. Tam będzie też troszeczkę tekstów o pierwszej wojnie światowej, która jest zupełnie u nas nieznana. Co się działo w latach pierwszej wojny światowej w Gdańsku. No to tylko tyle zostanie. A czy mógłbyś zdradzić, kiedy mniej więcej możemy się spodziewać? Nie, ja nie będę tego robił. Tutaj koleżanka z wydawnictwa Marpres, Marta Pilarska, wie, jak w jakich trudach. Dla mnie pierwszy deadline to jest tylko cicha sugestia. Więc walczę z tym bardzo mocno. Powiedzmy tak, że ja bym chciał do końca tego roku oddać maszynopis. I to jest jakby zdanie o charakterze prawdziwym. Może tak. Fantastycznie, ja się bardzo cieszę. Proszę państwa, czyli jest na to czekać. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję, Janie. Zachęcam państwa, bo być może narodziły się jakieś pytania. Proszę korzystać z obecności autora. Zachęcam pana. Właściwie trzy takie krótkie pytania, jeżeli chodzi o kolorystykę polityczną. Oliwa, jaką barwę to pani pisał i dlaczego? Wolne Miasto Gdańsku to oczywiście kasyno w Sopocie, siedlisko szpiegów i też inne takie sensacyjne wątki. A jak wyglądało to życie poza metropolią, aczkolwiek w obrębie sensacyjnego Nowego Miasta. I trzecie, ostatnie, jak pan ocenia stan badań nad historią Wolnego Miasta, badań prowadzonych i publikowanych w Niemczech? No, Oliver Löw jest tutaj autorem bardzo interesującej i pięknej książki. Dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo fajne pytania i mówię to bez żadnej kurtuazji, szczerze. Pierwsze pytanie, barwy polityczne. Tak się składa, że od jakiegoś czasu, nie mogą spać, przeglądam statystyki wyborów, które odbywały się. Było 6 wyborów do Volkstagu, czy tam do tego ciała nazywanego Sejmem.
Tak, pozwolę sobie na krótką dygresję. Pamiętają Państwo, parę lat temu były wybory w Polsce, gdzie chyba przez 3 tygodnie nie potrafiono zliczyć głosów. Nie pamiętam, czy to było... Samorządowe. Samorządowe, przepraszam, tak? Tam jedna partia wygrała tak trochę przez to, że... Tak, sposób. Już nie się z tym. Uśmiechnąłem się dlatego, o czym mówię. Jest fenomenalny źródło, tylko on wymaga potężnego zapasu ołowiu w 4 literach, bo trzeba po prostu przesiąść mnóstwo nad statystyką. Wybory były zawsze w niedzielę. W poniedziałkowych porannych wydaniach gazet, dzienników, publikowano szczegółowe wyniki wyborów. Z podziałem na każdy obwód, na każdą komisję wyborczą, w każdym obwodzie. Z rozpiskiem, z podziałem na wszystkie listy wyborcze. Tych list wyborczych potrafiło być nawet tylko 19. Więc mamy niesamowite rozdrobnienie sceny politycznej. I ja sobie liczę, jak dana dzielnica gdańska, bo te tam, gdzie lokalne wyborcze, są z adresami. To były prawie zawsze szkoły bądź duże knajpy, znaczy restauracje, tak? Z jakieś tam zajazdy i tak dalej. Więc możemy sobie mniej więcej podzielić, to zawsze tam powiedzmy duża dzielnica miała jakieś 8, 7, 9 lokali wyborczych, ten mniejszy miał 4, 5. Możemy sobie podzielić. Ja sobie tak podzieliłem i mozolnie liczę sobie, jak się zmieniały preferencje wyborcze w danych dzielnicach. Akurat całej Oliwy jeszcze nie obrobiłem, mówiąc tak kolokwialnie. Obrobiłem Nowe Podsiadce, te nadmorskie dzielnice, ale mniejsza z tym. Ale dość jasno wychodzi, że Oliwa faktycznie... tutaj oczywiście były 3 najważniejsze partie, tak jak w całym wolnym mieście. Te 3 najważniejsze to były taka trójka gdańska, tak? Socjaldemokracja, NVP, czyli niemieccy konserwatyści, powiedzmy niemiecka prawica upraszczając, i Centrum, to jest niemiecka partia katolicka. Kadencja, powiedzmy, ale w dużym, dużym uproszczeniu, tak? Później oczywiście na scenę pojawiają się brunatni, czyli partia nazistowska. Oczywiście dla nas gdzieś tam ważne jest te listy polskie, ale nie ukrywajmy, tu jednak była mniejszość. W Oliwie faktycznie bardzo silne było, relatywnie silniejsze było katolickie Centrum. Natomiast tak procentowo teraz panu nie powiem, ale to było zauważalne, tak? Co nie zmienia faktu, że w latach 30. i tak z Centrum, i tak po konserwatystach niemieckich głosy zabrali już brunatni, czyli NSDAP. Tutaj relatywnie, powiedzmy, późno powstała pierwsza komórka NSDAP, bo to jest 30 rok, ale ona zaskakująco silnie się szybko rozwinęła. To też daje pewien. Więc nie wiem, na ile jestem w stanie, znaczy na tyle jestem w stanie panu odpowiedzieć. Nie chcę panu kłamać, wymyślać liczb. Jak pan chce, proszę sobie do mnie maila, za 2 tygodnie panu wyślę wykres, jak wygląda, bo mniej więcej dojdę wtedy do Oliwy. Pierwsze pytanie. Drugie pytanie, kasyno, Sopot, Szpiec i tak dalej, życie na peryferiach. No i pan dotknął tego, co chciałem uniknąć, to znaczy tej mojej bolączki. Ja sam troszeczkę jestem tego świadom, ja o tym wspominam we wstępie. Wolne miasto to nie tylko gdański Sopot, chociaż oczywiście najbardziej, to także ten interior, czyli 3 powiaty ziemskie, Gdańskie Wyżyny, Tyńskie Niziny, Wielkie Żułowe, czyli wsie, tereny wiejskie, licząc tych 2 maciutkich miasteczek, tak? I to jest teren, który leży odłogiem w badanych. Nie ma prawie nic. A to było zaplecze i komunikacyjne, i turystyczne, i sanatoryjne, i rolnicze, szczególnie Wielkie Żuławy, Gdańskie Niziny. To jest coś, gdzie poległem, ale ja to zmienię. A jak tam się żyło? Spokojnie. Pewne względy były, tutaj emanacja były pewnych wyborów politycznych, podobnie jak w samym Gdańsku, z tym wyjątkiem, że tam na przykład w Gdańskich Wyżynach było kilka miejscowości, wsi, które były zdecydowanie bardziej polskie, ewidentnie. Eoganowo, Trąbki Wielkie, tak, to Piekło, to były takie bastiony polskości, relatywnie małe, ale jednak. Tam życie toczyło się spokojniej, to na pewno. Myślę, że pod wieloma względami podobnie jak dzisiaj, tak? Może tylko z tym względem, że kiedyś rolnictwo tam było ważniejsze, tak? Niż usługi czy przemysł, którego tak nie było, jak i nie ma. A trzecie pytanie, może pan wypełnić trzecie pytanie? Po stronie niemieckiej, prawda? Aha, tak. Tu nigdy nie było dobrze, bo przez pewien czas tutaj to nadawali byli mieszkańcy Gdańska, Danzigerzy, którzy pisali, powiedzmy szczerze, to nie były bardzo naukowe teksty. Powiem bardzo delikatnie. Świetnym przykładem jest profesor Runau, Rüdiger chyba, Runau, który jest odmieniany zawsze jako profesor, on pisał serię artykułów i jak je weźmie laik do ręki, to odkrywa, to jest świetny artykuł, tam jest tyle danych. Tylko ten profesor to był agronomii, a żaden historyk.
i ma, no, no myli rzeczy, no myli, leci w zaparte, nie, nie bierze, on chyba jeszcze żyje nawet. W każdym razie ona produkowała mnóstwo tekstów, które no z dzisiejszej perspektywy naukowca, no to są, no fajnie przeczytać, no i tyle, i zapomnieć. Było kilku naukowców, kilka tematów takich pojedynczych było badanych, także po stronie anglosaskiej, których szczególnie interesowało tutaj przejęcie władzy przez nazistów. Przypomnę, Wolne Miasto było pierwszym terenem poza Rzeszą, gdzie naziści doszli pokojowo, w pełni legalnie do władzy, 5 miesięcy po Rzeszy. Więc to interesowało. Są książki o nazistach, o tutaj strukturach partii, o terrorze. Ja myślę, że z takich nazw, które trzeba zapamiętać, bo będziemy do nich wracać jeszcze na pewno, to jest młody naukowiec dr Adrian Mitter, który napisał kilka naprawdę fantastycznych artykułów o przemycie, o produkcji alkoholu ostatnio w Nowoporcie. I tutaj ja osobiście widzę akurat działalność pana profesora Lewa jako najfajniejsza w tym kontekście, że on teraz propaguje literaturę piękną, która była wydawana w dawnym Gdańsku, czy to XIX-wiecznym, czy w pierwszej połowie XX wieku. I on razem z genialnym tłumaczem doktorem Januszem Mosakowskim z Gdańska współpracuje i z Mitterem. I teraz takie triada, kombo, którzy publikują nakładem Słowa Obraz Terytoria kolejne tomy z serii Danzig w Gdańsku. No, w polskim przekładzie przykłady prozy, czasem pamiętników, czasem takich prozy, która ukazuje bądź XIX-wieczny, bądź XX-wieczny Gdańsk z tej pierwszej połowy. I to jest fenomenalne źródło do badań także. Dużo więcej nazwisk ja nie kojarzę tak naprawdę, aktualnie badaczy. To są czasem takie wypady, że tak powiem, do Gdańska. A to ktoś bada architekturę, a to ktoś bada, nie wiem, właśnie przemyt, albo jakieś kwestie prawne. Mi osobiście bardzo brakuje kogoś, kto by pojechał do Genewy. Mówimy o francuskojęzycznych badaczach. Tam są źródła do historii politycznej, której nikt do tej pory pożadnie nie zbadał. Tak to wygląda. Także po naszej stronie jest więcej, zdecydowanie. W niczym nie ustępujemy, ale każdy, kto dzisiaj bada Wolne Miasto, już musi znać polski, przynajmniej biernie, żeby zapoznać się ze stanem badań. A to jest nadal duża przeszkoda. To tak samo, ile Polaków zna biegle litewski, żeby badać tereny Nowogródczyzny w okresie II RP. Dziękujemy bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Tak, przepraszam, za wyczerpującą odpowiedź. Czy już Państwa zanudziłem tą odpowiedzią? Państwo się zastanawiają, a ja może... Ja chciałam zapytać, czy w ekspozycji celnej, czyli w spekulacie celnym w Gdańsku, tak, pracujący oczywiście, o Polaków nie chodzi, czy również oni pracowali w wywiadzie? To jest źle zadane pytanie. Czy oni pracowali na rzecz wywiadu? Tak. Ekspozytura celna, czyli tam, gdzie pracowali inspektorzy celni. Przypomnę, że Wolne Miasto Gdańsko do 22 roku należało do obszaru polskiego celnego. Celnicy byli gdańszczanami. To była służba celna gdańska, ale nad nimi, czy nad nimi, ich pracę patrzyli na ręce w teorii, tak? Polscy inspektorzy. To bardzo często taka pomyłka, że nie było polskich celników, byli gdańscy celnicy, czyli niemieckojęzyczni, ale z układu politycznych i tych wszystkich uwarunkowań, dokumentów, współpracy polegało na tym, że przynajmniej formalnie przestrzeganie tego obszaru polskiego celnego i tych praw robili polscy inspektorzy. Oni swoje biuro mieli od 29 roku w tej pięknej willi na Orzeszkowej 2 w Gdańsku, tej, która ostatnio się tąpnęło jej. Zbudowana w 22 roku przez Leona Strachana. Polski wywiad miał kilka poziomów działalności, kilka sfer. I oczywiście, że polscy inspektorzy byli źródłem wiedzy tak zwanego tego wywiadu płytkiego na Prusy Wschodnie, ale także nazwijmy to do wewnątrz, czyli jakby o stosunkach w Wolnym Mieście Gdańsku. Oczywiście, że oni pozostawali w ścisłej współpracy z Wydziałem Wojskowym Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast nie powiedziałbym, że oni byli na etacie. To znaczy, prawie na pewno niektórzy tak, ale to na pewno nie było co do zasady. Natomiast oczywiście te dwie służby z sobą współpracowały. To jest oczywiste. A czy te wywiady w tamtym okresie, bo tak historykiem nie jestem, współpracowały z wywiadem francuskim, angielskim, polskim wywiad współpracował razem?
Znaczy oczywiście, że tak, natomiast tutaj ja akurat nie jestem, nie czuję się na tyle silny, żeby opowiedzieć o jakichś szczegółach, natomiast o tym, że była współpraca wywiadowcza między tymi służbami, potrzeba pewną rywalizacją, jak zawsze, bo to wiadomo, że zasady ograniczone zaufania. Oczywiście, że była i cała masa historyków, którzy tylko to badają. My tutaj mamy dwóch takich specjalistów w naszym regionie, to jest przez ten profesor Wojciech Skóra ze Słupska, który od lat zajmuje się w ogóle badaniem wywiadów służb specjalnych, w tym okresie nazwijmy to przede wszystkim dawnym, czyli powiedzmy do II wojny światowej. I mamy jeszcze pana Artura, zaraz pana nazwisko, na jedno nazwisko, on jest akurat pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego tam, ale też zajmuje się hobbystycznie, raczej hobbystycznie, przepraszam, naukowo, zajmuje się także działaniem wywiadu polskiego. Czyli można jakieś źródła, do jakichś źródeł dojść i nazwisko na przykład, żeby tam się znalazło? Czyli tak, badania personalne są najtrudniejsze, bo źródła są zachowane archiwalia, są zachowane raporty wywiadu, tak, te źródła są przetrzebione, rozproszone, nic nowego, bo gdy to było wszystko w jednym miejscu, to wszystko byłoby dawno opracowane, o to chodzi, że trzeba polatać między tymi archiwami, a nie siedzieć w jednym. To jest cały klucz dzisiaj, zaskakuje młodych historyków, że nagle wszystko nie ma w internecie, tylko trzeba pojechać do Warszawy, do Berlina. A, brawo, tak na tym polega praca historyka. Tak, te źródła są, natomiast ja tutaj mówię, nie czuję się na tej silnie, bo to jest troszkę zupełnie inna metodologia, ale te źródła są. Tutaj polecam szczególnie kontakt do pana profesora Wojciecha Skóry. On napisał trochę książek na ten temat. Wywiad jest dość dobrze opracowany w stosunku do Gdańska. To trzeba przyznać, że rzekłbym, że trochę nawet, znaczy nie ma za dobrze, ale tak nieproporcjonalnie więcej jest o tym niż na przykład o stosunkach wyznaniowych w wolnym mieście, czy na przykład o życiu sportowym. A w dwóch sferach jakby bardziej powszechnych, tak, niż sama działalność wywiadowcza. Nie chciałbym zanudzać, ale jeszcze jedno pytanie, jeśli może. To ja zanudzam, bo to z odpowiedzią, nie pan z pytaniem. Mianowicie o Polonię Gdańską i jakieś, powiedzmy, miejsca spotkań, działalności, i też może z większym akcentem na Oliwę. A tutaj, bo panią interesowały te sprawy wywiadowcze, no chyba bardzo ciekawa jest książka poświęcona majorowi Zychoniowi, tylko nie pamiętam w tej chwili autora, ona się ukazała w tym. Jest. Dobrze, jeżeli chodzi. A to koniec? Tak, dobrze, proszę. Nie, przepraszam. Tak, Polonia Oliwska. Tu akurat państwa koliwianie, czyli Rośnicy Oliwy, są w tej dobrej sytuacji, że mają państwo w swoich skarbach twórczość świętej pamięci Franciszka Mamuszki, który napisał chociażby o kaszubach oliwskich, napisał Oliwa Okruchy, taki podtytuł jest, taka książeczka. One mają już swoje lata, ale jednak pewne ustalenia są tam nadal aktualne oczywiście. W Oliwie szeroko pojętej, bo pod tym kątem, pod tym mianem ja rozumiem się i elitkowo, czy dawniej, tak, i elitkowo, dzisiejsza Żabianka, etc. Tutaj były środowiska propolskie, to celowo używam takiego słowa, bo to byli też Kaszubi, to nie byli sami Polacy, tak? Czyli propolskie nastawienie Kaszubi. To było dość silne, to bez wątpienia. No z takich miejsc spotkań to chociażby był ten hotel Karlsberg tutaj pod Pachołkiem, ten budynek, gdzie mieszkamy, tak? Tutaj na Starym Rynku Oliwskim, kilkaset metrów stąd było także miejsce spotkań. Zachował się dzisiaj przy budynek ochronki dawnej na ulicy Jana Gdańca, nie, to jest tam w rejonach Krzyżewskiego, przepraszam, tak, tam na tyłach. Chyba to dzisiaj też na chwilę przy szkole, prawda? To budynek oryginalny z okresu wolnego miasta. Tutaj były dwa hotele, które przejęli Polacy w okresie międzywojennym. To też się może czy było miejsce spotkań. Hotel Terfeld i... Pisze o tym w książce, no, przepraszam na emocje, teraz ja nie mam takiej pamięci, no to liczb i nazw. Także tutaj Oliwa faktycznie była takim miejscem dość aktywnej działalności, chociaż nie doczekała się takiego wyraźnego miejsca, które tętniło życie polonijnym jak Wrzeszcz czy Nowy Port, czy Śródmieście.
bo we Wrzeszczu to był ten tak zwany Polenhof, czyli ten kwartał, gdzie był kościół świętego, czy dzisiaj jest, tak? Po zeznaniu świętego Stanisława biskupa męczennika, stadion Gedanii, czyli tam na Sokolnia, w Gedania, dom akademicki polski, mieszkania dla kolejarzy, a w Nowym Porcie polski etap emigracyjny, salki sportowe, różnych towarzystw, mieszkania dla kolejarzy, pocztowców, czyli tam, gdzie dzisiaj Straż Graniczna. W Nowym Porcie. To, i to były takie dwa miejsca, które miały wewnętrzne dziedzińce czy place, gdzie można było robić te filady, parady, procesje z okazji Bożego Ciała czy 3 maja. I oczywiście w Śródmieściu były takie punkty. Dom Polski na Wałowej, budynek dyrekcji kolejowej, gdzie było mnóstwo polskich instytucji, Gimnazjum Polskie na Augustyńskiego, już nie mówiąc oczywiście o urzędach, czyli Poczcie Polskiej, Komisariacie Generalnym Rzeczpospolitej, etc. Ale no, w Oliwie akurat no tak, takiego miejsca, takiego wyraźnego i takiego większego nie było, ale tutaj Polacy byli aktywni czy pro-polscy, Kaszubi faktycznie od początku. I dość, ja przetrafiłem na ciekawą zmiankę, tu też poległem i nie jestem w stanie więcej Państwu powiedzieć. Na przykład jedyny taki klub, który trafiłem, klub sportowy, klub polskich kręglarzy Kaszubia, który spotykał się w Kurhausie w Oliwie co drugą środę i sobie grali w kręgla. Ale nazwa, Polski Klub Kręglarzy Kaszubia. Nic o tym więcej nie wiem, tylko wiem, że istniało na pewno w 24 roku wiosną. I takich rzeczy jest dużo nadal wobec Oliwy. Chociaż i tak Państwu mówię, wracając do początku mojej wypowiedzi, są tak nieproporcjonalnie lepszej sytuacji niż inne dzielnice, bo mają tutaj Państwo pracę świętej pamięci Maruszki, która jest nadal podstawą. To słucham. No co prawda nie mam pytania, może to nie do Pana pytanie, ale za świętej pamięci Maruszki nie będę odpowiadał. Nie. Mianowicie właśnie w tym budynku, gdzie była ta świetlica polska na opata Rybińskiego, była kiedyś tablica pamiątkowa poświęcona tej działalności polskiej w tym miejscu. Po czym zniknęła? Nie wiem dlaczego. I o to chciałam zapytać. Znaczy ja to, niestety nie odpowiem Pani kiedy i dlaczego, ale dopowiem, że to nie ona jedyna. No niestety, no takich miejsc jest w sumie kilka w naszym mieście, czy w Sopocie, gdzieś tam te tablice znikały, potem nie wracały, albo no cóż mogę Pan powiedzieć, no to jakby, no niestety, tak bywało, czy bywa, no. Tak no niestety. Jest przeniesiona. Tak? No tak. Gdzie? Gdzie? Jak co? Bo śmieć patrzmy. Wycieczka się z nim. No dobra, to po spotkaniu, to zapraszam. Znaczy nie, ja nie idę, ale... Nic nie szkodzi Państwu, żeby pójść, dobrze. No 24. Jeszcze bym chciała zapytać jedną rzecz. W mniejszości jakieś inne narodowe na terenie Gdańska. Proszę bliżej. Na terenie Gdańska mieszkamy, bo ja pamiętam, znaczy to jest okres, znaczy 20 wiek, gdzie tam była taka dzielnica, która się nazywała Narwik. Znaczy, Narwik to jest... Taka mniejszość cygańska tam mieszkała i tam tych cyganów było bardzo dużo. I w pewnym momencie tam zaczęto to z tych, bo oni mieszkali w takich barakach, w tych barakach zaczęto to robić hotele i nagle to osiedle zniknęło i ich przygnało. Dobrze, to ja tutaj może powiem tak. Może tak, zacznijmy od tego. Osiedle Narwik jako osiedle zaczęło funkcjonować dopiero po II wojnie światowej, a to dlatego, że samo to osiedle wykorzystywało infrastrukturę dawnego kompleksu obozów dla pracowników przymusowych, które powstały w latach II wojny światowej. Więc w okresie międzywojennym tam nie było żadnego osiedla ani obozu, bo to jest dopiero proweniencja. W 1940 roku powstał tam pierwszy obóz. Dzisiaj największą pozostałością po tym kompleksie obozowym jest do dzisiaj świetnie odwodnione boisko przy Alei Marynarki Polskiej, MRKS-u. Jak Pani zapyta... Gdzie ludzie zginęli? No dobrze, zaraz. No tak, ale my już wkraczamy w okres powojenny. Ale dobra, podpowiem Pani. Tam faktycznie było osiedla, tam był przecież obóz dla repatriantów, potem był obóz dla... Ta infrastruktura poobozowa z II wojny była wykorzystywana jako obóz PUR, jako obóz, gdzie trzymano Niemców, zanim nie wyjechali kolejami do Niemiec.
Potem to przyszła pierwsza siedziba Opery Bałtyckiej, Szkoły Baletowej, tam jakieś hotele PTT-kowskie pierwsze były, schroniska Orbisowe, takie tam. Te baraki to jeszcze tam chyba jeden pozostał, albo jeszcze parę lat temu jeszcze parę. Ja tam niedaleko mieszkam, z psem zawsze chodziłem. To nieważne, w każdym razie, to jest historia powojenna, nie wiem co się stało z tymi Romami, ale skoro pani już pyta o Romów, to dopowiem, że była faktycznie pod Gdańskiem duża kolonia romska na wzgórzach nad Świętym Wojciechem. I to była ta ciekawa historia, bo po wielkich pogromach w zachodnich Niemczech, na początku w 1905 roku był duży pogrom romski w rejonie kolonii. Stamtąd faktycznie duże tabory przyjechały, nie wiem dlaczego, ale akurat wybrałem sobie Gdańsk. I na początku XX wieku jeszcze władze wilhelmińskie policyjne z tym walczyły, ale faktycznie osiedlili się na tych wzgórzach tam w okresie międzywojennym, jeszcze przed pierwszą wojną światową. I oni tam funkcjonowali przynajmniej do połowy lat 30. Mówię o tym dlatego, ja sobie nie wymyślam, tylko dlatego, że trafiłem na badacza, który w okresie międzywojennym badał tą społeczność romską. Nawet miał o tym wykłady. Nawet tu, w tym Pałacu Opatów. I nawet są zdjęcia zachowane. Tylko to jest jeden z ten temat, który nie trafił do książki. Natomiast to osiedle stało przetrzebione, i to mówię dosłownie, w momencie, kiedy naziści zaczęli się walczyć z tymi różnymi swoimi wrogami, bardziej lub mniej wyimaginowanymi. Nie tylko politycznymi, ale też masonerią, środowiskiem homoseksualnym, czy z Romami. W Gdańsku w 1940 roku powstał jeden z trzech w tym całym regionie Rzeszy, obóz cygański. Oni byli później wysyłani do Auschwitz i tak dalej. Także to osiedle zniknęło gdzieś tam pod koniec lat 30. czy w pierwszych latach II wojny światowej. To już skoro pani wywołała po Romów. To po wojnie, to ja tutaj nie podpowiem, bo to troszeczkę inna para kalosza, a nie znam tej historii. Natomiast samo osiedle Narwi, żebyśmy byli jasni, żeby było jasne, ono nie ma nic wspólnego z okresem międzywojennym. Tak? Osiedle Narwik jest powojenny, które powstało na bazie zespołu obozów dla pracowników przymusowych, powstało na Stoczni Gdańskiej w latach II wojny światowej. Pytanie do pana. Czy Politechnika Gdańska miała jakieś powiązanie z klubem sportowym Gdania? Bo wie tam Polak, między innymi mój tato studiował wtedy i wiem, że był Klub Gdania. Znaczy tak, no, tak zadane pytanie sugeruje, że w jakiś sposób jakieś były kontakty instytucjonalne. Nie było. Bo tu mówimy o Politechnice Gdańskiej, uczelnie wyższe podległe pod Senat Wolnego Miasta, tu mówimy o Polskim Klubie. Jeżeli mamy zadać sobie pytanie, czy jacyś studenci byli działaczami Gdani, tak. Ale tutaj nie było żadnych związków takich formalnych. Takich tylko personalne, no to siłą rzeczy. I to był tylko dla Polaków ten klub sportowy, czy tam też... No to niech pani zada jeszcze raz pytanie, czy to był polski klub, czy to był tylko dla Polaków? Bo to nie są te dwie same rzeczy. No, to właśnie nie. To niektóre pani chce zadać pytanie. Czy to był polski klub? Tak. Drugie pytanie, czy mogli być tam jeszcze oprócz Polaków inna nacja? Tak. Byli. Pojedynczy, ale tak, i pojedynczy Niemcy, i pojedynczy Żydzi. No wielką aferą było, z perspektywy gdańskiej, było to, że rodząca się sekcja bokserska, która odniosła największe sukcesy popiłkarskie w ogóle w historii międzywojennej Gdanii, jej drugim trenerem, ale pierwszym, który tam rozwinął ją porządnie, był trener niemiecki, który wcześniej trenował gdańskich policjantów, zagorzałych wrogów. Generalnie. I to był taki transfer, który odbył się szerokim echem. A to był po prostu profesjonalista, który dostał lepsze pieniądze i się zgodził trenować. W pewnym momencie okresowo tam też występowali niemieccy piłkarze, czy tam, przepraszam, sportowcy. Tu głównie z tych tam rozwiązanych robotniczych klubów, bo one też dostały po głowie w okresie nazistowskim. Pojedynczy Żydzi także. Ale był to polski klub, ale nie tylko dla Polaków. To nie jest to samo pytanie. Ja to rozumiem, tak. Pan łapie słowa, od tego ja jestem. Oni później powieszą, jak ja coś powiem nie tak. Prawda, czy napiszę, że z przepisu. Różni zawodowie co do krajka. Państwo już mają dość, nie widzę. Państwo mają dość? A jeszcze nie. Ja jeszcze mam krótkie pytanie odnośnie wilhelmińskiego Gdańska. Czy pani doktorat ukaże się w formie książki? A, właśnie, bardzo dobrze. Jesteśmy na pewno, to jest nagrywane, prawda? Dobrze, to właśnie może ja zadam. Nie wiem, czy państwo wiedzą, spotkanie prowadzi pani doktor Magdalena Staręga, która napisała naprawdę świetny doktorat o architekturze XIX-wiecznego Gdańska, który czeka wielu badaczy i miłośników na tą książkę. Pani Magdalena, do kiedy pani go wyda? To jest nagrywane.
No to jest fatalne pytanie, równie fatalne jak pytanie, jak z twoim doktoratem, kiedy się go pisze, który się nigdy nie może napisać. Strasznie nie chciałabym skradać show, ale no to skoro już padło pytanie, to chociaż odpowiem zdawkowo. Zabieram się za to i liczę, że może w przyszłym roku to się jakoś zmaterializuje, ale nic nie mogę gwarantować. Myślę, że wcześniej Jan Danilów wyda drugą część miniatur. To się pewnie zadzieje. Mamy to nagrane, będziemy trzymać z panią doktor za słowo. Jest jeszcze jedno pytanie. Nie pamiętam. Ja tylko tak w ramach tego, skoro już jesteśmy przy planach wydawniczych, to się tylko chciałem dopytać, kiedy jest przewidziana premiera trzeciego tomu Spacerów po Wrzeszku? Przynajmniej półtora roku po tym, jak doktor Magdalena wyda własne książki. Pani Magdalena. Trudno lepszą mobilizację, prawda? Tak powiem, tak to jest realne. Czyli na razie jest to naprawdę odłożone trochę do namusa, mamy inne projekty. Pojawiły się pewne problemy, nazwijmy to organizacyjne. To nie jest tak, że nie mówię nie, że mówię nie, ale na pewno nie jest to kwestia roku czy dwóch. A tylko to nie, mniej więcej jaki obszar tak planuje? Od uczelni do uczelni prawie, że. Czyli zaczniemy od do Studzienki. Przez kampus, Poligudy, dzisiejsze Aniołki, po Bramę Oliwską i po drugiej stronie Park Sztefenców, dawne cmentarze. Czyli tak naprawdę to nie będzie tyle Wrzeszcz, co Płotki Wrzeszcza i dzisiejsze Aniołki. No ale historycznie to było Wrzeszcz. A co to są te Aniołki dzisiejsze? To jest sztucznie nazwa wymyślona dla dzielnicy, która powstała, wykrojona została 30 lat temu, ale się już przyjęła. Czyli to jest dokładnie ten obszar, który zarysowałem. Tak sobie nie zgodzę się tutaj z panem. Nie, Strzyża ma historyczne konotacje, jak najbardziej. Natomiast Aniołki, przepraszam, nie mają praktycznie żadnych. Mówię o samej nazwie. Czyli to jest ta przestrzeń, gdzie przy Alei Zwycięstwa, tak? Czyli tam rejony Gumenu, po Poligudę. Poligudę to już Wrzeszcz. No ale, znaczy, no nie dokładnie. Dobrze, po ten rejon, po rejon Opery i Politechniki. Proszę Państwa, zdaje się, że nie ma już pytań, więc zmierzamy do końca. I chciałabym na koniec zadać takie pytanie, które pozostawi nas tutaj w atmosferze tych pozytywnych rzeczy, które się zadziewały w Wolnym Mieście Gdańsku. Jak uważasz, co dobrego moglibyśmy przenieść z Wolnego Miasta dzisiaj? Czym się zainspirować? Komunikacja miejska. Proszę Państwa, jak badałem, przybadam, w sezonie co 10 minut tramwaj spod Żurawia z Szerokiej na plażę w Brzeźnie. Co 10 minut. Trafiłem na świetny artykuł z 1937 roku ze zdjęciem, jak stoją w korku tramwaje w Gdańsku przed dworcem głównym. Była awaria trakcji. I to był wielki szok dla ówczesnych Gdańszczan. Pierwszy raz w historii coś takiego. Po raz pierwszy była taka awaria, że tramwaje stały jeden za drugim. Z całym szacunkiem dla dzisiejszych motorniczych organizatorów komunikacji, no dla nas jakoś tak to nas bardzo nie dziwi dzisiaj, tak? Także ta niezawodność, ona nie była komfortowa oczywiście, tak jak dzisiaj, bez dwóch zdań. I nie w takiej ilości. Ale tak, nie takiej ilości pasażerów. Ale patrząc na analizę tego, co tam się działo, to ktoś mi może poprawi, to jest specjaliści od tramwajów, ale dla mnie jako badacza takiego w tych tematach jednak surfującego troszeczkę po powierzchni, to jednak ta komunikacja działała, ja nie mówię, że lepiej, ale działała naprawdę dość niezawodnie. I to tak pozostawiam może na koniec. No i statki pasażerskie, tramwaje wodne, to w sumie było, prawda? Tego nie ma. Tego nie ma, tak, w takiej ilości na pewno. No i ten tramwaj, który wjeżdża dosłownie na plażę. Z mojej strony to wszystko. Można się rozmarzyć. Proszę Państwa, dziękuję ogromnie. Zachęcam do zakupu swojego egzemplarza. Myślę, że autor za chwilę będzie tam. Jak ktoś z Państwa chce, żeby pas grać po książce, to proszę. Chociaż wiemy, że autor tego nie lubi, ale dla Państwa zrobi wyjątek. Ogromne brawa dla autora. Dziękuję. Dziękuję.